Panu Jezus Chrystus. Serdecznie witam w górach naszej świątyni, pasterza naszej diecezji, księdza biskupa Andrzeja Suskiego, honorowego obywatela naszego miasta. Księże biskupie, serdecznie witam na ziemi lubawskiej, która jest częścią związaną z inną historyczną ziemią, ziemią chełmińską, które tworzą z kolei diecezję toruńską. Ta stara diecezja chełmińska, której przewodził i pasterzował biskup Mikołaj Krapicki, on nas też tutaj gromadził, bo w tym roku obchodzimy 500. rocznicę jego śmierci, w całości dzisiaj znajduje się w diecezji toruńskiej. Mamy diecezja toruńska jest większa niż diecezja chełmińska za czasów biskupa Mikołaja Krapickiego. Witam również ojców naszego miasta z panem przewodniczącym i burmistrzem, radnymi miasta, radnymi parafialnymi. Witam serdecznie razem z nami siostry i bracia obecni na tej najświętszej ofierze, moich braci w kapłaństwie, księdza rektora naszego seminarium, profesora Dariusza Zagórskiego. Zanim rozpoczniemy sprawowanie najświętszej ofiary, o którą proszę księdza biskupa, aby sprawowało dziękczynną, bo mamy za co Panu Bogu dziękować. Mamy i dziękujmy Panu Bogu za znaki świętości tej ziemi. To, że jest wiara w naszej ziemi, że nie wstydzimy się naszej wiary, jest wielką łaską. Wiemy, kto to czyni. To czyni Matka Bożanicka, która jest patronką i królową tej cząstki naszej diecezji, tej ziemi lubawskiej. Także chcemy dzisiaj za to wszystko Panu Bogu dziękować. Ale chcemy również dziękować i za biskupa Mikołaja Krapickiego. Chcemy dziękować za wszystkich biskupów, którzy urzędowali w Lubawie. To jest 5 wieków. Chcemy dziękować za obecnego naszego pasterza, księdza biskupa Andrzeja. I prosić, bo dziękujemy, ale i prosić o to, żeby duch wiary w naszym ludzie, w naszych parafiach, w naszym mieście, w naszym dekanacie, w ziemi lubawskiej była coraz bardziej ugruntowywana i była coraz bardziej świadomie przeżywana. Witam serdecznie również pana Krzysztofa Wiecierzyckiego, profesora historii w naszym gimnazjum lubawskim i zapraszam i proszę o to, aby przybliżyć nam sylwetkę, osobę, no i dzieła księdza biskupa Mikołaja Krapickiego. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. Nie wiem jak Państwo, ja się bardzo zasłuchałem. Bohaterem tego mojego wystąpienia jest Mikołaj Krapicki. Mikołaj III Krapicki, tutaj jak Państwo widzą na tej prezentacji. Kolejny z biskupów chełmińskich, dokładnie to był 18 biskup chełmiński. A w ogóle, chociaż z pieśni usłyszeliśmy o 100 biskupach, były dokładnie 58, chociaż niektórzy się zatem biskupem Krapickim. Widzimy, może tutaj zwrócę jeszcze uwagę, w lata życia biskupa Mikołaja. Nie wiem dokładnie, kiedy się urodził. Najprawdopodobniej było to około 1450 roku, chociaż najpewniej po tym roku, ponieważ na to wskazuje chociażby moment podjęcia przez niego studiów, czy też inne jakieś pośrednie wskazówki. Znamy natomiast dokładną datę śmierci biskupa Mikołaja. Jeżeli chodzi o samo nazwisko naszego bohatera, my dzisiaj używamy Krapicki, tak brzmiącego nazwiska. Właściwie wszędzie w opracowaniach tak ono brzmi, ale za życia biskupa, jeszcze sporo lat po jego śmierci, używano innych nazwisk. Tutaj ja wymieniłem te najbardziej popularne, które można spotkać w źródłach, czyli Krapic, przez Krapisan, Krapic, a nawet jeszcze całkiem niedawno okazało się, że występuje zupełnie inne nazwisko, ale to zupełnie o tym wspomnę na końcu. Przy okazji herb, którym tytułował się biskup Mikołaj, to jest herb Rola. Kasper Miesiecki, taki
badacz herbów polskich jeszcze z przełomu XVII wieku i XVIII. Róża powinna być biała, tak opisuje ten herb. Róża powinna być biała w środku tarczy w polu czerwonym, wokoło której trzy kroje, czyli te trzy takie elementy, które widzimy właśnie w tym miejscu, takie przypominające kosy, bądź też sierpy, jedna prosto do dołu i drugie dwa z boku, na hełmie pięć piór strusi. Krawicki w którymś momencie musiał być nobilitowany. Nie wiemy dokładnie, w którym. Do tego jeszcze nawiążę za chwilę. Pewnie ten obrazek jest troszkę bliższy naszej znajomości Torunia. Pierwsze źródła, które mówią troszkę bliżej na temat Mikołaja Krawickiego, jak się domyślamy, to Uniwersytet w Kolonii, źródła immatrykulacyjne tego uniwersytetu. I z roku 1472 mamy wpis Nicolas Toren de Prusia, czyli Mikołaj z Torunia, albo Toruńczyk z Prus. Z następnego roku mamy również wpis z Akademii Krakowskiej. Mamy tutaj do czynienia z rokiem 1473 i wpisem Nicolaus de Toron. To by mogło sugerować, że w tym właśnie czasie Krapicki już podejmuje, czy też ma zaawansowane studia, czy to w niemieckiej kolonii, czy też tutaj w naszym pierwszego Krapickiego. Otóż to był jego tak ogólnie krewny. Przy okazji wspomnę, że bardzo szanowny to jest również taki opiekun, zresztą też krewny, przecież siostra Łukasza Baczandoletu, matka Mikołaja Kopernika. Z nimi podróżował do Rzymu, wypełniał różne zadania również na dworze królewskim w Krakowie. Widocznie robił to dobrze, skoro po niedługim czasie otrzymał nominację za stolicę biskupią do Chełma, biskupstwo chełmińskie oczywiście, ale katedra była w Chełży. I z tego powodu mamy tutaj już biskupa chełmińskiego, Mikołaja Krapickiego, nobilitowany, no właśnie. Być może był nobilitowany właśnie z uzyskaniem tej funkcji. Być może wcześniej, kiedy został kanonikiem warmińskim, to jest trudne dzisiaj do ustalenia. Kilka kwestii takich bardzo istotnych, którymi jak gdyby zasłużył się dla całej diecezji. Mianowicie przejął miasta Chełm, zamek Starogrodzi i papowie. To było tyle istotne, że wcześniej te dobra były w biskupie. Potem zawirowania wielkie w wiek XV, przypomnę chociażby wojna 13-letnia, także Lubawa i wiele innych terenów, chociażby Warmia cała i całe Pomorze Gdańskie wróciło do Polski, czy właściwie znalazło się w Polsce, można powiedzieć, dopiero wtedy. No i biskup jak gdyby upomniał się o te rozległe dobra. To miało bardzo istotne znaczenie dla zasobności całej diecezji. Zakupił dla kapituły chełmińskiej wieś Pluskowęsy. Dbał bardzo o katedrę w Chełmie, że tutaj można by było o tym dużo więcej mówić. Tam była taka kwestia nawet, że zastanawiano się w pewnym momencie nad przeniesieniem tej katedry w inne miejsce. Była w tak fatalnym stanie. To właśnie Krapicki odwrócił tę niekorzystną jak gdyby sytuację. No i bardzo duża liczba fundacji biskupich. Ja tu wymieniam tylko kilka. Dla katedry chełmińskiej ufundował główny ołtarz. Nie ma go dzisiaj na tym miejscu, gdzie on nagdaj stał. Części są w niektórych parafiach rozrzucone, ale bardzo niewiele zostało jak gdyby pamiątek po tym ołtarzu. W samej katedrze zapłacił za budowę chóru i wielkie organy. Zagrożony chorobą ofiarował 3 srebrne pozłacane kielichy. Tak na dobrą sprawę próbowałem ustalić, co dolegało biskupowi, bo skoro urodził się w roku 1450, czy nawet kilka lat potem, no to w wieku nawet nie 50 lat, żeby był w marnej kondycji fizycznej, coś musiało mu rzeczywiście dolegać. W jednym ze źródeł natknąłem się na takie odniesienie do pewnych problemów na tle, czy związanych z paraliżem, ale o co tutaj szczegółowo chodziło, nigdzie takich danych nie mogłem znaleźć. W każdym razie to jest dosyć taka charakterystyczna sytuacja, mianowicie zagrożenie chorobą, i z tego tytułu 3 srebrne pozłacane kielichy. Kupował poza tym aksamit, tkany złote, na damaszek, na ornaty, puchary, ampułki, inne wyposażenie świątyń. Tego było całkiem dużo, to jest tylko wymieniona część.
W 1508 roku, ta data jest dosyć istotna, kapituła katedralna spisała te rzeczy, które wyfundował wcześniej, czy to dla kapituły, czy dla katedry konkretnie było. Zresztą jest taka cecha, która nam troszkę przybliża tę postać, żeby nie powiedzieć, uczłowiecza jeszcze bardziej, jest nam z tego powodu bliższa. Otóż miał taką przypadłość, może taką cechę w każdym razie, że wszystko to, co darowywał, w pewien sposób podpisywał, zaznaczał, że to jest od niego. Niektórzy skłaniają się ku temu, żeby określać to jako taką przypadłość, jeszcze lekko trącąca taką mieszczańskością trochę, ale z drugiej strony nie można, broń Boże, nie można tutaj oskarżać go, czy jak gdyby stwierdzać, że biskup był skąpy jakoś tam, czy wręcz przeciwnie, on był bardzo hojny. Natomiast Krapicki zmarł w 1514 roku. Bardzo rzadki przypadek, kiedy biskup rezygnuje z wykonywania funkcji swojej diecezji. Takich przypadków, co do biskupów Michałowskich lat, u nas zawsze to było z lekkim pościskiem, lekkim takim kilkudziesięcioleciu. A prekursorem renesansu właśnie na naszym terenie zdecydowanie może być uznany Mikołaj Krapicki. Tutaj przypominam mi ciągle w tym okresie bardzo niedługim po tym, kiedy Lubawa znalazła się w Polsce, kiedy zakończyła się krwawa i zniszcząca w skutkach wojny 13-letnia z zakonem krzyżackim. Tutaj poznajemy zapewne kościół pod wezwaniem Jakuba Starszego w Kazanicach, piękna gotycka budowa. Szczególnie robi wrażenie, kiedy jedzie się drogą do Ostrudy i patrząc w lewo, w oddali, jakby na wzniesieniu widać ten kościół. Naprawdę, jeżeli chodzi o taką budowę gotycką, to chyba chyba najładniejsza i w całości zachowana do dzisiaj. Dlatego kościoła biskup Krapicki ufundował też w 1500 roku dzwon. Przy czym to nie jest ten dzwon, który aktualnie można zobaczyć na wieży kościelnej, a tak się prezentuje. To jest dzwon ufundowany 3 lata później, o czym świadczy napis na jego otoku. Według Lubawego zamek nasz był później przebudowany i to już był pałac. Natomiast niedaleko tego zamku naszego w 1502 roku na zlecenie biskupa Krapickiego odnowiono kaplicę. Zresztą tak na dobrą sprawę to kaplica również była odnowiona na zamku naszym lubawskim, znaczy biskupim lubawskim. Być może wyglądały jak ta kaplica na zamku w Gniewie, dosyć zasobna. Wiemy z opisów, że w tej kaplicy, która była na zamku, i którą też opiekował się biskup Krapicki. W tym miejscu akurat troszkę inaczej wygląda, mianowicie przy naszym zamkowym portalu jest zwornik, czyli jest jeden kamień taki, który napiera na to pozostałe. Tutaj akurat to jest odrobinę inaczej skonstruowane, ale generalnie rozmiary są bardzo podobne. Przechodzimy. Tradycyjnie w Lubelu tak się mówi. Jak najbardziej trzeba mówić, że to jest lubawska Biblia Gutenberga, nie pelpińska. Ona pelpińska jest czasowo. Niedawno, tak bym powiedział. Natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że za rezydowania w Lubawie, w tym czasie, kiedy biskup Mikołaj Krapicki urzędował jako kolejny biskup chełmiński, ta Biblia znalazła się tu właśnie, w konwencie franciszkanów lubawskich. Zresztą jej dzieje to jest osobna zupełnie kwestia, jest to film kryminalny, można by na ten temat nakręcić i sensacyjny, może bardziej. No i działo się, naprawdę to się działo. Dzięki staraniom władz miejscowych, to trzeba oddać, mamy w uwadze replik faksymile Biblii Gutenberga, przynajmniej tyle. Trudno byłoby zadbać o oryginał z pewnością, także w Pekinie, bo tam akurat jest przechowywany znacznie bardziej bezpieczny. O tej jego lubawskości, o Biblii lubawskości świadczy taki napis, który jest. Dziękuję za uwagę.